Ósemka w maszynie. Ryszard Jasiukiewicz zwolnił drzwiczki i ruszyły. Nagroda rulera wystartowała. Andaro na prowadzeniu, na drugiej pozycji Time Master, trzeci Don Zu. Na czwartym miejscu Gran Imperial, na piątym Severus. Greg Getaway, Saiget i ostatni Night Tornado. Ależ tempo Andaro narzuciło. Oj, tutaj nie będzie zmiłuj, tutaj będzie poważny selekcyjny wyścig na 1600 metrów. Andaro z przewagą, na drugim miejscu Time Master. W połowie zakrętu rozstrzelona stawka. Zdecydowanie prowadzi Andaro. Na drugiej pozycji też zdecydowanie Time Master. Peleton prowadzi Don Zu, ale też już oddalił się od goniących rywali. Za moment wyjście na prostą finiszową. Troszeczkę tutaj nam się grupuje stawka, ale na prostą wyprowadza Andaro. Andaro utrzymuje prowadzenie, atakuje go Time Master. Przy kanacie Severus. Time Master Severus. Te dwa konie, Time Master środkiem toru. Galopuje, czy po zwycięstwa, tu polem fantastycznie Gran Imperial jeszcze finiszuje. Do walki też włącza się Night Tornado, ale tutaj odjeżdża Time Master rywalom. Time Master, sam jeden na drugim miejscu, Gran Imperial na trzecim, Night Tornado i czwarty, Saiget.